Siemano, witam was bardzo serdecznie. Witam, z tej strony Boxdel. Dzisiaj gośćmi jest oczywiście Sylwester Wardęga. Dzień dobry. I Psyotro. Ulfika dzisiaj nie ma, bo chyba streama ma, tak? Z Wixą. Nie wiem, czy ma teraz streama, ale wiem, że też jakby Ulfik miał luz, nie? Okay. Generalnie, że to nie jest tak, że ten. Ulfik też prowadzi programy i tak dalej, więc. Więc tutaj jest ok. Co ty, Psychotrop, sądzisz o tych, o Natanie Marconiu po prostu? Z Natanem mam jakiś tam lakoniczny kontakt. Z nim jest taki ciężki case, bo wiadomo, że to, co robi, często wykracza poza taki dobry smak, ale jeżeli chodzi o wyjaśnianie pseudoprawilniaków, pseudogangsterstwa, no to nikt tego by lepiej nie zrobił. Wiesz, on obnażył totalnie to środowisko internetowych gangsterów no do cna. Naubliżał od najgorszych, nawyzywał, napomawiał, naprowokował. No i w zasadzie nic, żadna kara go nie spotkała. Dużo hipokryzji pokazał, więc czy celu święca środki? No nie zawsze. To są takie bańki, że jest bańka, która uwielbia Natana, bo rozumie, co on stara się zrobić i go nazywają wręcz, że on ciągnie albo dźwiga freak fighty, a jest bańka, i to jest chyba dużo bardzo osób, która wręcz nienawidzi, że wszędzie, gdzie się Natan pojawia, piszą, że precz z Natanem i tak dalej. Co się dzieje z bombą? Bo coś było, że on teraz jest w jakimś miejscu, w którym by nie chciał być. O co tam chodzi? A on nie odsiaduje tego wyroku w końcu? Z tego, co widziałem, to jego brat chyba prowadzi teraz jego konto na Instagramie i gdzieś tam wrzuca z nim treści. Nie wiem, czy to nie jest też po to, żeby na przykład ludzie o nim nie zapomnieli w trakcie jego... No to na pewno tam, też. No. To jest gdzieś tam na pewno jakiś cel strategiczny. Swoją drogą spoko, nie? Bo na pewno gdzieś tam, jeżeli on regularnie będzie wrzucał z telefonu w momencie, gdy on by był aresztowany i tak dalej, jakąś treść, to on wychodzi i tak naprawdę on regularnie wstawiał treść. No i on mówił, że tego brata też boostuje, bo chce mu walkę załatwić gdzieś. Tak. Scarface był bardzo dobrym freakiem. Bombę Europol złapał w Mołdawii na lotnisku i tam siedzi, okej. Ja to w ogóle mam takie wrażenie, że gdyby Fame się nie dogadał z Cloutem, to być może już by nie było trzeciego Cloutu. I właśnie pytanie, czemu wy się postanowiliście dogadać i przez to też Cloud jakie brudy podpisał, na was mają? Cloud podpisał umowę ze Streams Online i ludzie znowu zaufali, że to będzie działało. Generalnie głównie rozchodzi się tutaj o rynek dla dobra, jakby wiesz, harmonogramu, gal, żeby nie wchodzić sobie w terminy z zawodnikami, możliwość wymiany zawodników, żeby na przykład w momencie, gdy mamy jednego mocnego gracza, który ma konflikt ze słabszym graczem z konkurencyjnej federacji, to jesteśmy w stanie wymienić się jakimś zawodnikiem po prostu za tego, żeby stworzyć fajne zestawienie, żeby dać rozrywkę ludziom, nie? Że gdybyście jeszcze przetrzymali chwilę, to by na przykład Cloutu już nie było, bo na przykład trzecia gala znowu by się zacinała i wtedy byście zostali tylko wy i Prime. No, czy tą lukę pewnie po Cloudzie ktoś wypełnił? No o to chodzi, że zaraz przyjdzie ktoś inny. Okay. I teraz pytanie brzmi, czy warto walczyć z nowym graczem jakimś, którego nie znamy, czy jednak Sławek Bielski, z którym gdzieś tam mamy taką komitywę, że wiesz, że jest cześć Sławek, można pogadać, czy nie lepiej z ludźmi, których się zna, budować jakby nową przyszłość freak fightów, nie? Chciałbym się właśnie posparować z Amadeuszem. To powiedział mi, że jego box w tym momencie jest gdzieś tam jakby, to już jest inna liga. Okay. Że mogę się nadziać, nie? Okej. Okay. No, chyba zawsze tak mówi. No, jakby nie będę ukrywał, że w moje ego może trochę to mnie ubodło, bo trenuję teraz sporo i wiem, na co mnie stać, ale mimo wszystko z racji tego, że jest to Amadeusz, to uznałem, że gdzieś tam pociągnę tą kwestię i powiedziałem, dobrze, to pogali, żeby teraz się nie uszkodzić i tak dalej. Ferrari gdzieś tam przystał na to. Może zrobimy, może wiesz, ten gołcowy event byłby spoko też, żeby ewentualnie pokazać, no tak, lepszy. Planujemy taki I wiem, że Arturo trenuje Amadeusza i Amadeusz jest w naprawdę bardzo dobrej kondycji i dobrej formie. Widać. Poczekaj, Arturo trenuje Amadeusza, to Amadeusz odszedł od...
Z od Mirka Oknińskiego? Nie. Chyba Mirek wchodzi na taką finalizację, czyli gameplan układa Mirek, a Arturo trenuje z nim regularnie ten boks. Ale o to byśmy musieli zapytać Amadeusza. No i zapasy bardziej u Mirka chyba są, nie? Tak, tak. MMA stricte, nie? A teraz jakby jego walka jest strajkerska, więc Arturo boksy. A z czego to wynika, że na przykład Paweł Tybulski jest taki dobry? To chyba genetyka już, nie? Predyspozycje ma, no. Raz, że predyspozycje. Dwa, charakter. Taki szybki, ciach, ciach, ciach. Tak, ale ma też bardzo duży charakter, nie? Dużo charakteru. Charakter wyrabiany od praktycznie lat młodzieńczych. Dom dziecka, no. Historia z domem dziecka. Mm. Na pewno musiał walczyć gdzieś tam o jakieś, nie wiem, swoje dobro. Może tam też miał jakieś, wiesz, spiny. Ale tak też dalej, chyba nie? Ciągle uprawiał sport. Tak, tak, tak. Grał w piłkę. To jest też chłopak, który jak była jakaś spina przed klubem czy coś, to on nie odmawiał walki, że mimo na przykład wtedy nie miał takiej umiejętności jak teraz, to zawsze szedł w ogień po prostu i za swojego brata, i za swoich kumpli, że jeżeli ktoś tylko do kogoś sapnął, to Paweł leciał. Ale z Tyburskim jest podobny case moim zdaniem do Ferrariego, bo trener Mirek mówi też o Ferrari, że on ma talent naturalny, on ma tą czutkę, ma ten myk, gdyby trenował, to naprawdę byłby kozak. No i właśnie Tyburski też ma ten talent, wychodzi na to, że on trenuje. Ja na przykład, mi się wydaje, że coś robię szybko, później oglądam nagranie z walki i ja robię takie w spowolnionym tempie, nie? Więc takie... No ja nie mam predyspozycji, nigdy już nie będę miał. No co, teraz chyba raczej i tak samo po mojej walce to w pełny ogień gołd, nie? Tak, tak myślę na razie, no. Na przykład dzisiaj, no bardzo mi się podobały nagrania, w końcu mamy zgraną ekipę, fajnie Klaudia się odnajduje jako asystentka, fajnie montażyści montują codziennie, ekipa produkcyjna też, chyba w końcu mamy odpowiednich ludzi, teraz tylko się rozwijać. Jakie pieniądze można zarobić na TikToku, a przynajmniej wiesz, ta topka, bo wiem, że tam jest taka zależność i tam też działa taki algorytm, że samo otrzymanie giftów to jest jedna rzecz, ale żeby zarobić większy procent z tego wynagrodzenia, musisz robić to regularnie, żeby tych giftów było więcej, by utrzymać się w topce, czyli top 1 zarabia chyba większy procent z tych giftów. Nie, wszyscy równo dostają. Aha, czyli nie od top 20 do top 1 masz po prostu ramkę przy awatarze dostajesz, okay. Ale zarobki są takie same. Okay. No top 5 miesięcznie około 100 tysięcy złotych. Ale ja na przykład, mi się wydawało, że to się kompletnie nie opłaca, że chyba TikTok ma ogromną prowizję. 70% około, no. 70, no i że ogromnie. Właśnie sobie taki minimum, że okej, okay, ktoś prześle mi 100 złotych, ja dostanę 30, a chińska platforma 70 i mówię, to po co? No tutaj wychodzi taka próżność właśnie, że oni się biją o ten ranking tylko po to, żeby być, że wiesz, że jak klikniesz sobie na te top 100, no to tam jest taka i taka, taka i taka. Laski tam są dlatego, że są ładne na przykład. Albo umawiałem się z top gifterami. Ja oglądałem takiego live'a, że Narcyz, on walczył w High League'u chyba. No tak. Było. I miał Coca-Colę i Mentosa. I że no już do 3, 10, 9, 8 wrzucam. I a dziękuję tutaj za gifta i pamiętajcie, żeby wysyłać, tapujcie, wysyłajcie serduszka dla tej, bo ona właśnie dała jakiegoś gifta. I tak 20 minut czekam, aż on wrzuci tego Mentosa i nie wrzuci. To jest fałszywe zaangażowanie, czyli też łamią regulamin TikToka, no i naciągają. No i właśnie jeszcze ja też taką kampanię tygodniową chyba miałem, że łączyłem się z Topką. No i pytałem się tych topowych twórców, czy oni na przykład ostrzegają o niebezpieczeństwach z TikToka, czyli że gifty uzależniają. Bo ja też jestem w topce. A jaki jest na przykład najdroższy gift, jaki można dać na TikToku? Nie wiem, jaki jest najdroższy. Ostatnio dostałem Universa, swojego pierwszego, za co dziękuję. Universe, ile? Dwa koła? 500 euro chyba. O, czyli nawet więcej. Czyli ktoś płaci za to 500 euro, tak? Tak, tak. No. I wtedy robi I się... I na... dostajesz z tego 150, a 350 tak znaczy, nie no ja dostałem z tego Universa 1000 zł. Okej, okay, a reszta, czyli tą większą część zbiera właśnie TikTok. Tutaj właśnie ciekawa historia, że ten chłopak, jak on ma na imię? Camera Boy. Camera Boy, okay. On był w Goats. Tak, on był montażystą Goats. Tak? Tak, ale tylko na próbę był, nie? Kilka dni. No po prostu, bo robiliśmy takie rekrutacje, że kto jak montuje i nie do końca nam jego styl leżał, montażu. I też uważałem się, może nie do końca charakterami jakoś dopasujemy. I to właśnie taki szef działu montażu u nas
to on wpadł na pomysł, że ej, on ma taką energię, że pasowałby do Amadeusza Ferrariego. I on ich połączył właśnie i on u Amadeusza poznał właśnie tą Nikitę i teraz no są na rzeczy. Dobrze, że tam podrzucili, bo byście PR-owo średnio dzisiaj. Ale warto tutaj dodać, że rzeczywiście Lexi, nie wiem czy ona nie skasowała tych komentarzy, no, ale napisała: Nikola, co ty ze sobą robisz? I emotka Żygu, nie? Ale poczekaj, bo jeżeli to jest pod tym zdjęciem to tylko, jest pod tym zdjęciem, bo to tak, zdjęcie nie jest jakieś wow na Instagram, to jest po prostu zdjęcie w koszulce i w gacie. Nie? Tak, 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 tak. I jeżeli o to Lexi pisze, że coś ze sobą robisz, to podejrzewam, że no większość Lexi na przykład nie ma zdjęcia w bikini. A w tym konkursie to co, Nikita będzie weryfikowała wiek wygranego? Albo klinika testosteronu, bo to jest połączone no z nimi. No bo jakby wiesz. Co? Jezu, jest jakiś posponsorowany z jakąś kliniką? No tak, tu masz, zobacz, klinika testosteronu normalnie. A co to jest klinika testosteronu? Bije, czy co? A nie, to nie jest żadna klinika, tylko to jest jakiś, to jest jakiś taki profil, który wrzuca dziewuchy. Tak. A, że tutaj testosteron nam rośnie, jak jesteś. Aha, to jest taki aglomerat treści OnlyFans. Nowych dziewczyn i one wchodzą we współpracę z tym, żeby się wybić i pozyskać więcej klientów. Tak, tak. Okej, no to teraz jakby zwracam honor Lexi. O, to, a, tak, to później ci powiem. Swoją drogą że miała w ogóle Lexi zupełnie jakby podstawy, żeby to tak ocenić. Bo ty masz też takie, taki tatuaż, że masz wytatuowane oczy. Nie, ale soczewki. Ale serio? Soczewki? To są soczewki. No aż taki objęty nie jestem. Okej, okay, ale bo u ciebie to wygląda tak, wiesz, tak okej, okay, nie, że cały czas jest tak samo. Ciekawe, jak ty wyglądasz właśnie bez tego, bo w internecie jesteś zawsze tylko z tym. Tak, tak. No, tak umiałbyś ściągnąć? Nie, ej, to jak imidż. Ty, nie, jak, to by było. Jak ściągniesz, jak ściągniesz, to myślisz, że ktoś cię wtedy rozpozna? Chyba właśnie to jest taki, tak. To znaczy na ulicy czasami mam coś takiego, nie? No. Że ktoś tak podchodzi, mówi, tak kurwa, z 5 minut stałem schotrop, psycho, nie psycho, bo mówię, oczy niewydzierane, wiesz. Mhm. A ja mówię, no nie, no to soczewki ogólnie, wiesz, do sklepu gdzieś tam chodzę sobie już bez, ale ludzie, no, często myślą, że to jest tatuaż, czasami też podkręcą, mówię, tak, wydzierane, wydzierane. Albo się pytają, bolało dziaranie oczu? Mówię, nie bolało, no bo nie dziarają. Ale to są takie duże okay soczewki, mnie zawsze tak, zastanawiały, takie duże to bolą, jest dyskomfort, jak to masz na sobie? Wiesz co, ja to tyle lat noszę, że dla mnie to już żaden dyskomfort, no nie? Okej. Okay. Ale jeżeli normalne możesz sobie włożyć, to do tych też się przyzwyczajesz. 22 mm, no nie? Aha. Czy 2 centymetry. Ale jak na przykład tak na maksa weźmiesz w bok, to nie czujesz, że cię tam zaczyna już uwierać z drugiej strony. Nie, ale widać, że to jest soczewka wtedy, nie? Widzisz? Aha, nie wiem. Białka są, no nie? Widać, wiesz, mogę sobie to poruszać. Ja bardzo dziękuję za streama, uciekam, bo muszę siusiu. Dobrze.